trzeba było, czyli do Szymona Wójcika. A tu pewne przewagi Andy Van Fleet nad Wójcikiem. Czy uda się dobrze dograć piłkę? Fajnie pomaga. Udarta, Wójcik blokuje. Wow. To jest, za wejście Szymona. To jest to, co Szymon ma w sobie, prawda? W sytuacji podwojenia, kiedy tak chce grać drużyna Żana Tabaka, to przepuszczenie zawodnika dalej jest dużym błędem. Tarik Filip, drugie podejście. Tym razem już udane. Ale zadowolony jest z siebie Filip. Widać, że pewnie trochę rozmyślał wcześniej. Strata, wtedy właśnie też Tarik Filip ukradł tę piłkę, a teraz dał się ograć Mateusz. No i proszę, udart jest w stanie uruchomić Chada Browna. I ten trafia z faulem. A imponujące minięcie. Jeszcze świetnie odegrał do Wedersa, ten jednak nie trafia. I piłkę ma King Szczecin. Ależ pobiegł świetnie Wójcik i Kierlewicz mu tę piłkę dostarczy. Ależ może się podobać właśnie ta energia, z jaką gracze Kinga Szczecin wyszli dzisiaj od samego początku spotkania. Teraz też ta walka o zbiórkę, Kostrzewski, Kierlewicz, błyskawicznie stawiają mu czas i miejsce, żeby przymierzył za trzy. Nie jest to dziwne, bo ten zawodnik do tej pory w meczach ligowych miał 1 na 13, a tu jeszcze raz Majers do Browna. Nie mają takiego zawodnika z dystansu. Te trójki się dzisiaj sypią w Kingu. I 15 punktów przewagi. Do końca Filip, ale świetnie to wytrzymał. Filip w drugiej kwarcie zdecydowanie. Coraz więcej tych klubowych akcentów na trybunach w zespole Kinga Szczecin. Teraz Udart będzie miał tu ciężkie życie, skoro nie ma Majersa. Do Kierlewicza, ten jeszcze do Dziewy, świetne podanie i akcja 2+. Dobre wbiegnięcie Kierlewicza tutaj tym ruchem. Trzy punkty, ale zrzuty za dwa właśnie, i to zwłaszcza z pół dystansu, to jest jego domena i około 50% skuteczność. Jest Weathers, tu już będzie z góry. No i uruchamia tref w ataku zawodników, których za nie trafia. Weathers, kontra Wójcik, wow! Co teraz Markus tu zaproponował? Stacią wyjątkową w skali całej ligi. Udart z tego samego miejsca, nie? Kto to zbierze? Ale rzucił się tutaj jeden, drugi zawodnik. Świetna walka. Meyer za trzy punkty, ależ trójka. Ale akcja, dużo tutaj się działo, naprawdę nie można odmówić braku. Produktywne były one. Natomiast druga połowa świetna w jego wykonaniu. Jest Brown! No i wreszcie też pokazał to, na co liczy trener. Złapał piłkę. Od tego zacznijmy, a potem już było łatwiej. Nad nim Ifis Paris Basketball rzuca w jednym meczu sam jeden zawodnik. Tak było w Eurolidze w tym tygodniu. Grossel ograł Wójcika i kończy z góry. Pasywna postawa Wójcika po tych zamianach krycia. Tarik Filip gdzieś tam pokazywał przed chwilą chyba sędziom, że ktoś tam z trybun go prowokował. Teraz Best, ależ zagrał przeciwko Nicholsonowi. Fantastyczne zastawienie się Besta. Rewelacyjnie naprawdę wyglądają teraz ci na tej piłki. Nie ma dokąd podać. Udart ma piłkę. Szęk w obronie, świetnie. Trudny rzut Udarda, ale trafiony. Za dwa punkty. Popisał się Udart w tej akcji. Szenka. Dobry tłum tutaj też ginie, ale dzisiaj naprawdę jest głośno. Świetne przerzucenie piłki. Tony Meyer na prowadzenie wyprowadza King Szczecin. Coś niesamowitego, jak dwie trójki tutaj uczyniły cuda dla Kinga. Ale niemalże przy remisie. Tarik Filip z Van Fleetem. Atakowany znowu Meyer. Zyskowski, czyżby on teraz, tak jest, prowadzi stref Sopot, no i mówiłem, że Jarosław nie trafia, ale Jarosław jest go dwóch punktów na remis, a trzech, żeby wygrać. Kasim Nicholson, przebiega z Kostrzewski, on ma piłkę, jest Meyer na zwycięstwo, za dwa, nie, za dwa nie trafił. Nie trafił i wyrzucił piłkę bardzo mądrze. Van Fleet jest faulowany pół sekundy przed końcem.